Dobra, słuchajcie, kurka rurka, dziś ZTS-a, bo trzeba szybko, dziś się drzepok na naszym największym polu. Musiałem znowu coś wyczyścić z telefonie, bo coś się zapchało znowu. Chociaż mnie tragedia z tym telefonem dowiedzie, nie mogę nagrać jednego spokojnie odcinka. Dobra. Muszę sobie pamięć kupić. A jak widzicie, dziś Górale V5. Siemy. Wpadajcie na nasz klub Brocarz, ale to nie Brocarz, więc nie będę o tym mówił. Będę na Brocarzowym niedługim odcinku to mówił, bo czekajcie na Brocarzowy odcinek. Coś tam może wleci pod dwie na weekendy. Planuję, żeby ino nagrywać Brocarz, ale tak w tygodniu nagrywać na te moje serie. Niedługo startuje nowa seria. Proszę się. 17, jak wyjdzie nowy farming i będzie się tak samo pobierało mody, jak najwyżej 17, to muszę zerkać cały czas, to będzie jakaś seria na modach, fajna. Czekajcie, bo muszę was trochę niech złapie ostrość. Ale to może nie taki. O, już złapał ostrość, widzicie? Jak się mówi do niego, złapał ostrość, to łapie. Potem jest git czat. No, ale myślę, że dziś to ciałutkie pole zasieje. No to trochę duże to pole jest, powiem wam. Tak se tu se posiejemy, żeby tu mieć posiatę i następnym odcinku nawozy. Muszę już trzeci raz to powtarzać. Nawozy, nawozy, nawozy i mnie łeb boli od tych nawozów. Dobra, ja sobie to dociągnę. Widzicie? Ale mgła jest straszna. Zobaczcie światło. Nie, z głową możecie tego wy nie widzieć na przykład. O, i patrzcie, ja sobie jeszcze wyryję tu. Poczyście teraz na błotnik, czy równo jadę. Błotnik, bo tu lusterka. O. Chyba równo jadę. Dobra, ja muszę teraz sobie jechać tutaj, więc trzeba skręcić. Może krzywo zrobiłem. Dobra, chwilę skupienia, bo tu będę mało na tym odcinku mówił, bo jestem już strasznie osłabiony. Tyle nagrywania, 15 minut poświęcony, muszę zerkać co chwilę na to GoPro, ale mnie ścięło, że GoPro telefon, GoPro Hero 6. To zobaczę, ej, szybko nam to poszło, powiem wam. No nie chcecie wiedzieć, co mi przypomina to. Nieważne. Patrzcie, tam nie ma mgły, a tu jak zawali mgłą, ten roz. Bo zaraz dojdzie ta mgła i tyle będzie było. Dalej, będzie. Dobra, szybko.
odcineczek dla was, żeby wleciał, to ten odcinek leci na sobotę, a w niedzielę będzie Brawl Stars. Obiecuję. Chyba, że coś się zmieni, ale chyba raczej nie. Jak ja postanowię, to jest już tak. Patrzcie, ale tu dupnie tu trochę. Dupnie tu jest trochę. Kurde, mgła jest. Kurna mgła jest, no. Będzie taki odcinek zasiewu dziś. Będzie? Będzie. Ogólnie krzewy niedługo tam będą na... powiem wam, na naszej serii, na głównej serii. Głównej serii. Głównej serii, na serii, głównej. Głównej serii. Czyli od 30 do 60. A tu gra LFO5, tak jak mapa się nazywa. Nazwałem Late. O kurwa, ale tu brudno. Będę musiał to wszystko. Tu. Ten ZTS to jest główny ciągnik tego gospodarstwa. Serio mówię. On najwięcej robi. A czwórka to taka worka. Fendzik to takie bronowanko, talerzowanko. A on siewy. Siewy, siewy, orka, siewy, kukurydzy. Tak dalej i tak dalej. O, tu też mam mały kawałeczek. Dlatego siewnika jest mało, a dla puga to był duży. Serio, to był duży wtedy. Ale poszedł ogień. Wam naprawdę to jest takie fajne pole. To jest dość jest duże pole, to ma słupy. Ma to oczko. Ma słupy, dużo słupów i to daje taki klimat tego pola. To wygląda jakby na jakimś dużych terenach robił, na zagranicy chyba. Na granicy to może nie, bo za granicy są normalne pola. No nie wiem jak jest za granicy, bo byłem raz za granicy i widziałem te gospodarki. Ja nawet nie wiedziałem, że za granicą mogą być ursusy. Normalnie jeden raz byłem tam, byłem z rodzicami u mojego wujka, moje dzieci, to tam ten pan jeden miał, bo mieszkałem w hotelu wtedy, to jeden pan miał z rodzicami oczywiście, jeden pan miał taką gospodarkę, co ma 60. Tata mi mówił. Się zdziwiłem, bo nigdy w Anglii 60. W Anglii, w Niemczech, czy tam w Anglii nigdy nie widziałem, a można spotkać. Cieszę się, niedługo, za 2 lata, już nie będzie farminga. Jedna się do zakupu. Czekam na tego nowego farminga, panie. Jak w końcu go tak długo robią, to musi być w nim coś fajnego. Może w końcu ten taki youtuber, co nagrywa, co powinno się pojawić w FS19, czyli jakieś tam marki, kombajny, ten, on się stara, a oni może po tych kilku latach zrobią, ale naprawdę, mi się 19 grałem, ale mi się znudziło nagrać, bo nie miałem modu w internetu, bo nie wiem czemu, ale tak było i zacząłem w tą 17. A to niedawno nawet, to chyba nie grałam w rok tą 17, bo 17 kupiłem na Olejksie, to tam ja kupiłem za własne pieniądze, nie pamiętam, słuchajcie, bo to było dawno i tak się złożyło, że po tych kilku latach, tych dwa lata, znudziło mi się. Nie, znudziło mi się po prostu te 2 lata granie w 19. Postanowiłem wymyślić coś nowego. Znaczy, najpierw mnie to kolega wciągnął, bo mówi, ej, skoro, bo on napił, ej, mi się nie chce tą 19 grać, ona jest nie. Bo on też nie ma modu w ogóle, bo on miał tą oryginalną, on miał edycję platynową. I wtedy mówi, mogę od ciebie pożyczyć 17. Najpierw się zaczęło, że na
na przykład kupić. No, cena i tam cena. Mówię, nie, pożyczę ci. Mimo, że raz się zepsuła przez jednego moda. A tak to on teraz dostał 17. Także możemy już sobie razem grać na singlu, ale to też zależy, bo ja mam już 500 modów. 500, niedługo będzie 600, a jemu on ma 600. Nieważne, ale to wiecie o co mi chodzi, o te mody i to jest strasznie długo zaczyna, a nie, bo ja bym kupił pendrive i bym mu wszystkie dał, ale nie wiem czy ten pendrive za dużo tych modów, bo to są mapy po ileś tam megabajtów, a ten pendrive, te niektóre pendrive'y nie wiem po ile one by wzięły mi tych modów. Dobrze, ale nie mam pendrive'a, bo jak sprawdzałam to nawet 91 modów mi na mojego pendrive'a nie wchodzi. Musiał kupić sobie. Nie wiem, mówił, że mi 200 GB to by nawet jedna mapa nie weszła całkiem jedna mapka. A jakby tak było, to by było bez sensu strasznie. A to też jest mało strasznie ten pendrive. No, w następnym odcinku te nawozy i koniec będzie tych nawozów i będziemy zaczynać tu już normalne. Normalne, słuchajcie. Tak. Zahacza? No prawie. Ale mi ściągnęło do tego słupa, słuchajcie. Oprawiam go. Dobra. Rany włoskie, ale nie boję. Rany włoskie. Straszne wyboje tu są. Ogólnie co to jest takie? Dobra. Napiszcie w komentarzu i zostawcie suba, jak wam się to podoba. I jak zostawicie jednego lajka pod tym filmem. Lajka. To będzie kolejny odcinek z tej serii. Jak nie będzie, to nie będzie tego odcinka. Nie będzie odcinka i tyle. Nie wiem, których to w ogóle lajku nie zostawiają, bo oglądają, a nie zostawiają. Albo zostawiają, albo YouTube. Albo YouTube oglądają. No, powiem wam, jestem zdziwiony. Bo serio na tym odcinku skończę to pole. Serio, teraz się przepnę i zrobię z tego klina. Serio, ale skończę. 13 minut tego. O rany włoskie, ja tu 13 minut robię. Dopiero? Jak się nawet będzie mniej miejsca, to nie martwię się, jak skończy się filmik, a nie będzie dosiane pole. To wtedy oznacza, że mi brakło miejsca na telefonie, bo on świruje gdzieś. Że ja tu robię tak to szybko, że hej. I tu jeszcze mam poprzecznie do zrobienia, dobra. A ja się wykręcam z tym filmikiem. Rany włoskie, ale ten fotel tu też skrzypi jak czwórce. Dobra, zakręcam. Zakręcam z tym siewnikiem normalnie. Dobra, opuszczam. O kurde. O Boże, ja chyba szóstkę włączyłem. Tu 15 biegów chyba jest. O, tak to ciśnie, słuchajcie. Do gry. A i wrzucił dwójkę. O kurde. Da mi się to w 15 minut zasiać? Nie, bo jeszcze poprzecznie. Nie ma szans. O, już prawie minęło tę szansę.
Nie ma szans, ja to dorobię po prostu i tyle. Jak się teraz skończy, może mi braknąć miejsca, to tak jak na psele. Tak jak na od 60-30, że się nie dokończył, bo mi brakło miejsca. Ja to już mówiłem, ale nie wiem, bo nie zapamiętuję tego i chyba mamy uba, bo chyba się nawet dawaj, dosyć to. Da? Jest teraz na jedynce lecę. Dobra. Mógłbym jeszcze nawóz zrobić, ale... Macie, mamy sukces. Sukces, że nie mogę się wysłuchać, że nawet udało nam się dziś to zasiać. Naprawdę. Dobra. Po tym pięknym akcentem naszego ZTS-a i prawie zachodem słońca, nie wiem, która jest godzina, bo nie mam telefonu przy sobie, musimy kończyć. Zostawcie lajka, jednego lajka w górę, to kolejny odcinek wleci. I tym odcinkiem, pod tym, co pewnie już oglądaliście, co piątek, też zostawcie lajka, bo tam też będzie kolejny odcinek i czekam na tyle, albo nie. Pod tym odcinkiem ma być jedno like, a pod tamtym też możecie zostawić, bo będzie fajnie. Ale tu jest obowiązkowy lajk, jeden. Nie będę przedłużał. Zostawcie suba. Dobijemy to 15 subskrypcji na tym kanale i udostępniajcie ten filmik. Elo!